Okej, okay, leci. Nagrywa się na archiwum. I moi drodzy, na archiwum witam wszystkich. Gramy teraz customy z widzami. Na ustawieniach już wam mówię. Solo, FPP. Ustawienia: zwiększona ilość snajperek oraz scope'ów. Wyłączone zrzuty. I zwiększona ilość hełmów, ogólnie armorów i rzeczy level 3, czyli armory, plecaki i hełmy. 84 zawodników w grze. Ile procent ten syropek? Syropek ma 35. 35 ziół. Wczoraj działalność założyłam. O! No to wszystkiego dobrego życzę. Czyli co, jak wczoraj założyłaś działalność, to płacisz mały ZUS, tak? No to jeszcze przez pierwsze 2 lata jakoś to pójdzie. Ty, co mi w ogóle wysłała księgowa? Hirek siadł. Mi księgowa wysłała, że nagle, bo teraz się płaci już od tego roku na te wspólne konto ten ZUS, nie? I się płaciło, ja już mam duży ZUS, nie? Tam 1000 ponad płacę. I zapłaciłem za tamten miesiąc 1100, a za ten mi mówi, że zwiększyło się do 1260, że jakąś kwotę większą trzeba teraz płacić. W ogóle what the fuck? No i ciul. I dobrze, dobrze, tak, niech pójdzie na szpitale, dobrze, tak. Teraz trzeba mieć takie inne myślenie, czyli na przykład dobrze, płaćmy więcej, będzie się na pewno lepiej żyło, tam lepiej szpitale będą funkcjonować, będzie lepiej. No, coś takiego, Hirek, tak około rzuciłem, 1200 coś tam. $1260 to ty masz 10k dochodu. Ale Leo, ty wiesz, czym jest różnica pomiędzy podatkiem a ZUS-em, a ubezpieczeniem zdrowotnym? Bo mi się wydaje, że żeś pomylił pojęcia. To ja nie mówię o podatku ani VAT, ani przychodowym, dochodowym. To ty w ogóle mylisz pojęcia, przecież ubezpieczenie płacisz co miesiąc bez względu na to, ile zarabiasz. I równie dobrze możesz być firmą, która ledwo tam 1000 na czysto wyciąga i tak będziesz płacił tyle samo, co gościu, który zarabia te 10 tysięcy. Zmieniłeś 2 na 1. No i dobrze, i niech mają łatwiej przeciwnicy. Ile ja w sumie płacę? Ja płacę, no kurde ludzie, no wam się tak wydaje. Kurde. Dla ludzi, którzy cokolwiek, nie wiem, już pracowali albo mają swoją działalność, to wiedzą, ile się płaci tak naprawdę. A dla ludzi, którzy nie wiedzą, to jest czysta ciekawość. To ja wam tylko powiem tyle. Jeżeli ja co miesiąc, przychodzi miesiąc, teraz mamy drugi, dzisiaj trzeci, drugiego, czyli zaczyna się miesiąc. Zaczyna się miesiąc. I wam na dzień dobry księgowa mówi: proszę tutaj, przypominam, że trzeba zapłacić do naszego kochanego na ubezpieczenie państwa 1240 zł, nie? I ja dostaję to drugiego dnia lutego, a pierwsze przelewy, na przykład z Twitcha przychodzą 15, z YouTube'a przychodzi 10 i tak dalej, a muszę to już w ciągu kilku dni zapłacić, nie? Więc to już jest pierwszy taki strzał, że mi się już nie chce. Potem jest wszystko fajnie, bo mija sobie, dobra, już zapomniałem, że zapłaciłem, okej, okay, zabolało. No i przychodzi teraz, powiedzmy, ten dzień, kiedy spływają te faktury, tam dobra, tutaj zaksięgowałem, dobra, tu jakiś przelew, tutaj jakiś 1000 zł, tutaj 1000 zł i tak dalej. I nagle wam przychodzi, tak, ja to tam wysyłam wszystko księgowej w tych fakturach. No i wam na przykład księgowa mówi, że no ale kurde Dawid, wiesz co, no fajnie, widzę, żeś tutaj dobre zrobił współpracę z firmami, dużo żeś zarobił. No ale nie masz żadnych kosztów firmy. Więc no niestety płacisz wszystko, nie? I kurde, i dochodowy, i VAT, i płacicie, nie?
tu płacicie 1000, tu 2000. I to leci, i to leci, i to do państwa idzie. I to są pieniądze, których, kurde, nawet przez chwilę nawet się nimi nie pocieszyłem. Ale co jest, to wam mogę powiedzieć, bo już wam wspominałem na porannym live'ie. Co się tłumaczysz gimnazjalistom? Nie, no, że, no, tu nie ma co się, wiesz, bo ja nie mam w ogóle zamiaru mówić, ile na przykład na miesiąc, bo ja nie jestem wam w stanie powiedzieć, nie, ile, bo ja wam mogę rzucać kwotami, co miesiąc jest inna. W jeden miesiąc zarobię tyle, bo tylko na przykład tylko co mi z Twitcha przyjdzie albo z YouTube'a, a drugi miesiąc zarobię bardzo dużo, bo się nagle zbierze jakiś deali, współprac, które robiłem przez parę miesięcy i nagle w tym miesiącu jest księgowanie, więc to jest po prostu rzecz no, nieobliczalna, no, nie da się po prostu tego uśrednić, nie? Ale mniejsza o to, to ja nawet nie czuję tutaj jakiegoś zobowiązania, żeby z kimkolwiek tutaj się zwierzać. Natomiast co ja mogę wam powiedzieć? Na ten rok to muszę wam powiedzieć, że będę miał dwie współprace. Jedna współpraca wiąże się z firmą Corsair, czyli sprzętów komputerowych, klawiatury, słuchawki, myszki i tak dalej. Będę do końca grudnia z nimi współpracował. W ramach tego będę dostawał sprzęt do unboxingów, będą konkursy dla was, będziecie mogli zdobyć fajne sprzęty. Ja oczywiście też będę dostawał za to jakieś pieniążki, ale w jakiś znaczący sposób to nie będzie odczuwalne. Tutaj może jakieś logo się pojawi gdzieś tutaj albo pod streamem. To jest pierwsza. A druga rzecz, moi drodzy, to jest Allegro. Allegro został oficjalnym partnerem Śląskich Recenzji i my z Niklausem do końca roku co miesiąc będziemy jeden odcinek z Śląskich Recenzji wstawiać, bo zostało, że tak powiem, sponsorem naszej serii i się bardzo cieszymy. Z Mikołajem sobie też tam coś dorobimy pieniążków i dodatkowo wy będziecie dostawać fajne materiały z napracowaniem, więc myślę, że będzie zajebiście. To wam mogę się pochwalić tymi rzeczami. Ja mam liniowy. No i super, brawo, no i ekstra. A co będziecie recenzować? Ja wam... Znaczy, to jest... bo z tą współpracą z Allegro to się wiążą też inne akcje. Dobra, ja wam powiem wprost. Ta współpraca z Allegro będzie tak wyglądało, że ja mam z nimi w umowie tak, że ja w ciągu miesiąca muszę wykonać parę rzeczy. Nagrać odcinek pod koniec miesiąca, to z Niklausem, a jeżeli chodzi o mnie, to wstawić post na Facebooku. Klatkuje coś, spokojnie, zaraz się to naprawi. Wstawić post na Facebooku z jakimś lokowaniem Allegro, nie? Na przykład tam w tle na monitorze jest Allegro, czy coś tam wspomnę. A druga rzecz jest taka, żeby chyba raz w miesiącu, tak mi się wydaje, albo dwa razy w miesiącu sobie po prostu po Allegro pochodzić i posprawdzać, pozamawiać coś. Może akurat dla mnie to jest bomba, bo ja tak praktycznie co miesiąc potrzebuję coś z Allegro, więc jakiś statyw do mikrofonu, jakaś kamerka, jakieś takie rzeczy, które nam się przydadzą do streamowania, także po prostu sobie będziemy zamawiać na live z Allegro. No i tyle, no i to są rzeczy, wiecie, ja uważam, że to jest spoko, bo to widać, że to nie jest nic takie na siłę, że nie wymusza to jakiegoś mojego innego zachowania,
To są takie rzeczy w miarę naturalne, bo akurat Allegro to jest firma, z której każdy kiedyś przynajmniej raz w życiu skorzystał i korzysta do dziś, więc to jest coś na takie, co używamy na co dzień, nie? No sprzedał się, dokładnie. Mało tego, ja wam muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Allegro, to ja w ogóle moje pierwsze takie pieniążki, własne pieniążki, które tak zarobiłem, wiecie, no nie 5 zł, tylko już takie kwoty powyżej 100-200 zł, to na Allegro zarabiałem, a to nie, że sprzedawałem, kurde, to co mama miała w domu, tylko ja wam powiem, jaki był deal. To jest, kurwa, historia bardzo dobra. Bo słuchajcie, historia polega na tym, mój kumpel w technikum skądś sprowadzał kartony perfum podrobionych. One były podrobione takie, na przykład zamiast Hugo Boss, to on się nazywał Hugon Bros, nie? Hugon Bros. No i taki flakonik perfumu kosztował, on sprzedawał to za 5 zł. A ja kupowałem hurtowo cały 100 sztuk za 3 zł, a na Allegro po dyszce sprzedawałem. I oficjalnie pisałem, że to jest oczywiście podróbka znanego perfumu. Nie było nic mylnego, było zdjęcie i sprzedawałem to, wysyłałem, pakowałem po szkole, przychodziłem, pakowałem folię bąbelkową, wysyłałem i kupiłem karton za 300 zł, pożyczyłem zresztą od matki, bo nie miałem tyle, to potem jej oddałem, bo mi nie wierzyła, mówi, że co ty zarobisz, więc 300 zł dałem, a dostałem z tego tysiak, nie? Więc kurde, to był biznes elegancki, bo 300 oddałem, 700 dla mnie było praktycznie. No tam trzeba było dla Allegro jeszcze zapłacić trochę prowizji, no ale... Było, kurwa. No to był taki mój pierwszy biznes. Drugi biznes to był... byłem akwarystą jakiś czas, takim bardzo amatorskim. I miałem dwa akwaria. No i... Widziałem, że w sklepach takie wyposażenie do akwarium, jak na przykład domki dla ryb, to już mówiłem wam, że te kokosy, nie? Czyli zwykła łupina z kokosa, na pół przekrojona, z takim małym taką dziurką zrobioną, że to jest taki domek dla ryb. To ja po prostu kupowałem kokosy, ojciec to wyjadał, bo uwielbiam świeży kokos, albo mama na ciasto brała, a ja kupowałem po 10 kokosów. Czyściłem je, wyparzałem i na Allegro sprzedawałem za 10-15 zł, a w sklepie kosztowały 20, nie? No i kurwa biznes był, nie? No i to, mówię wam, trzeba usiąść, trzeba mieć kurde research, co jest potrzebne, co ludzie kupują. No i wilk z Radziąkowa, wilk z Wall Street. Janusz biznesu. No mówię wam, że da się takie pieniądze zrobić na niczym totalnie. Oczywiście nie można od razu myśleć, że ktoś zarobi jakieś pieniądze, co nie wiadomo jakie, ale no trzeba od czegoś zacząć. Co prawda to wszystko jest taki handel, nie? Taki handel typowo, bo tam żadnej usługi nie sprzedawałem. To był typowy handel, czyli jakieś tam coś tam wytworzyłem i sprzedawałem, ale było zapotrzebowanie i... I tak zwane trzepanie kokosów było, tak. Ale powiem wam, że jak wspominam sobie, ojciec, kokos, jak ktoś nigdy jeszcze kokosa nie miał świeżego, kupcie sobie kokos, wylejcie to mleczko, to jest w ogóle ohydne, to nie wiem, do czego wam się to przyda. Bierzecie kokos, jak nie wiecie, jak tą łupinę ze środka bez naruszenia tej zewnętrznej wydobyć, to sobie na YouTubie zobaczcie, jak to się robi. I sobie weźcie na tarce, o co ja zrobiłem, i sobie na tarce zetrzyjcie ten kokos, świeżutki kokos na tarce, jest taki soczysty, mięciutki i to możecie łyżką tak jeść, tak mniam mniam mniam, jest zajebisty, kurwa, jest tak dobry kokos, niesamowity. A jeżeli chodzi o to mleczko, to właśnie widzę, że się sporne zdania tutaj pojawiły, że niektórzy mówią, że jest dobre. No ja akurat nie przepadam i nikt u mnie tego nie lubił, więc no, myśmy to wylewali niestety, bo nikt tego nie chciał pić, a mama nie wiedziała, do czego ma to wykorzystać.
Mogłeś mleczko na handel wystawić. Tak jest. Woda kokosowa podobno ma, znaczy ja słyszałem, że nie wiem, czy tam ma minerałów dużo, czy co. Ja słyszałem, że woda kokosowa ma dużo witamin i że dosyć dobrze działa. Także ja słyszałem, jak jest ta sytuacja, się mówi, że tam ktoś, i to w grach też występuje, że jak ktoś na bezludnej wyspie wyląduje, to tam to mleko z kokosa pije. To ja słyszałem, że no faktycznie tam to mleczko, czy tam to, ta woda kokosowa, że ona faktycznie tam potrafi w tym organizmie tam to zapotrzebowanie jakoś w jakimś tam przynajmniej stopniu zapewnić. No ale jak się zdrowo odżywiacie, nie głodujecie, macie co pić, to wiecie, no to dla was to tam ciul, nie? Tam wypicie powiedzmy, no ile tego mleczka macie w tym kokosie? Z całego kokosa to może na dnie szklanki tego mleczka się trochę tam z tego pojawi. Z jakieś dwa kieliszki, jeden kieliszek może. Ja już to przeliczam na kieliszki, dokładnie. Coconut Song poproszę? Nie, no panie. Czekajcie, bo my tu biegniemy, a tu gościu strzela z budynków. Chyba. Subek poszedł! Lio98. Witam, witam, przywitajcie gorąco spamem na czacie. Dokładnie o to chodzi. O! Dzięki za... O kurwa. Czekajcie, zmienimy na 1-2. Okej, okay, multitasking. Ty skampiony gnoju, ja ci kurwa dam. Dobra, nie kampiłeś. No nie, coś przerzucałem coś na tym. Na drugim ekranie, wiesz? Coś tam uciekł. Kuźwa, a tam... Kurwa, jedzenie. No to zginąłem. Kurwa, czekajcie, Chińczyk przychodzi.
No niestety. Chińczyk przyjechał, ale mnie zabili. Nie, Hirek, to był kurde Chińczyk dietetyczny, to jest, wiesz? Co się dzieje, moi drodzy? Jeden drugiego widzi. No zginąłem, niestety, zginąłem. Nie wiem, to jak można to uznać? Kto mnie zabił? Czy zabił mnie ten gracz, czy zabił mnie Chińczyk? To jest teraz to pytanie. Co jest jedzone? A, to wam pokażę. Kurczak z warzywami i ryż z warzywami. Chińczyk miał asystę. Coś tam ścina czasami. Sorry wielkie. Kiełki tofu. Na pewno. Siadał, ciekawe z czego. Siadał mówi, że w tym posiłku jest 2500 kalorii. Znaczy co, znaczy pod 2500 dieta. Masz kurczaka, kurwa. Nie jest możliwe, ewentualnie... Znaczy pod dwa i, pod dieta pod 2,5, nie? No tak, no ja mogę zjeść połowę najwyżej, ale wiesz, no dzisiaj wyszło tak, a nie inaczej. Wyszło tak, że moi drodzy, mięso, udziec wołowy nie chciał się rozmrozić. To jest tajemnica. Czy doprawisz sobie kurczaka? A mamy paprykę chili? To sobie ją doprawię. Ale zanim będziemy jeść do końca, zobaczmy jak wygląda finał. Finał jest o tyle ciekawy, że Snow New Light jest tutaj jako jedyna osoba najbardziej na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Natomiast Shinkers, jak widzimy, czai się tutaj za pojazdem, za kempingiem. Gliniu Campi oraz Majster też jest w budynku. No i to właśnie te budynki są w strefie. No nie lada wyzwanie dla pana Snow Nulighta. Musi się przedostać z tej górki. Góra Przymierza tak zwana. A Shinkers ma bardzo dobrą tutaj miejscówkę. Bo tak, jest ochroniony przez górkę. Z tyłu raczej widzimy, że podjął takie działania. Jest pewien tego, że nikogo z tyłu nie ma. Więc jedynie może być ktoś przed nim. Słam? Kurczak z warzywami i z ryżem. To co ja, a co? Ale to nie był, tamta była zamknięta. No to nie jedz, ja to zjem. No bo nie była zamknięta tamta, co ty chcesz. Jak Pati nie chce, to ja mogę zjeść. Dobra, Robert. Robert, ja ci zaraz wyślę. Musisz wygrać giveaway'a. Rzucają, moi drodzy, tutaj akcje granatowe. Przyjrzyjmy się. Shinkers Campi. Gliniu. Gliniu się wpatruje, czy tam Shinkers czasem się nie pojawi.
Ten zawodnik musi podejść troszkę bliżej. Wpatruje się w te okna. Czy ktoś z tych okien za chwileczkę się nie wychyli? Strzelanina. Shinkers kontra Gliniu. Bardzo ładnie ubity Gliniu tutaj przez Shinkersa. Co na to inni zawodnicy? Majster wyszedł na zewnątrz. Majster nie wie dokładnie, o co tutaj chodzi. Ktoś się strzela. Ktoś z zewnątrz strzela do kogoś w budynku. No. Sytuacja. Sytuacja napięta, słuchajcie, jak bycze jaja. Snow New Light spogląda spokojnie, jak widzimy tutaj kałach wyposażony także w tłumik dźwięku. Shinkers, jeszcze raz zobaczymy, czy z tej perspektywy będzie widoczne jego. Ale tutaj, jak widzimy, Snow New Light widział. Tutaj Shinkers niestety wyszedł niebezpiecznie na tą ulicę i to właśnie owocowało, zaowocowało zgonem. Majster jest na dole. Gliniu słyszy kogoś. Słyszy kogoś, kto się porusza po zewnętrznej stronie. O, Snow New Light tutaj dobrze obrywa teraz. Majster zauważył tego zawodnika. Ale mimo to jeszcze czuje, że Gliniu tutaj jest. O, właśnie! Bardzo ładnie, Majster! Gliniu niestety trzecie miejsce, ale i tak bardzo dobrze. No i tutaj jeszcze Snow New Light biegnie, a teraz zobaczymy, czy Majster da radę. Coś mu się zbugowało. Jak on strzela w ogóle? Co, z czego ty strzelałeś? Z kija? No i jeszcze jeden strzał. Dobij go, dobij, dobij. Tak! Majster, 3 kile. Pierwsze miejsce, Snow New Light. Tak jak powiedziałem, ciężko mu będzie wejść do tego, do tej strefy. Drugie miejsce, Gliniu. Trzecie. Czwarte, Shinkers. Piąte, Locek. 5 zabójstw, chyba najwięcej. Szóste, Dumix. 1 kill. Siódme, MRX. Z 2 killami. Dziewiąte, Crisby. 0 zabójstw. Dziewiąte, Aragorn Lord. I dziesiąte, Kimli. Maroktos zagiftował suba Wojtasowi 1339. Dziękuję bardzo, Maroktos. Dziękuję, Maro, za ufundowanie tego suba dla Wojtasa. Mam nadzieję, że się cieszy, bo to już jest drugi miesiąc. No i cóż mogę powiedzieć? No, elegancko.